Widzowie, dłużej tak nie będzie. Dłużej tak nie będzie, ja na to nie pozwolę. Ten domek wyglądał inaczej. Zupełnie inaczej wyglądał. Już wam pokazuję, jak żebyście sobie przypomnieli. Zdecydowanie nie wygląda tak, jak wyglądał. Tam był pomarańczowy i wyglądał wtedy super, a teraz ten szary jest jakiś taki ponury, smutny. Ja nie mogę dłużej spędzać czasu w takim domu, ja się muszę wyprowadzić. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku wyprowadzam się. Nie będę mieszkał w tym domu. Znajdziemy własne miejsce na swoje, prawda, egzystowanie. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie kciuki w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Ja tak tylko wam na szybciutko po prostu wyjaśnię, dlaczego jestem w czapce. Nie chcę mi się układać włosów. Dziękuję. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijajcie na Chef Shopa, wszystkie linki w opisie. Pozdrawiam. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku sprawa bardzo prosta. Bardzo prosta sprawa, ja muszę się wyprowadzić i nie mogę dłużej tu zostać w tym domu, no po prostu, no nie. Ten dom jest za mały, tutaj nie ma miejsca na więcej osób niż po prostu jedna osoba. Tutaj jest po prostu zbyt ciasno. Ja muszę się wynieść, ja muszę stworzyć własne, prawda, miejsce i tak dalej. Też nie chcę, wiecie, nie chcę się narzucać Emilii, więc skoro ona tutaj mieszka, ja się wyniosę, nie ma takiego, nie ma najmniejszego problemu. W poprzednim odcinku pracowaliśmy z lisem i próbowaliśmy go oswoić. Póki co nie oswoiłem go, po prostu wziąłem go na linę i przypiąłem, jakbym go odpiął z liny, to by uciekł. To by uciekł, zdecydowanie by uciekł, więc po prostu nie możemy totalnie nic z nim zrobić na razie, więc musi on niestety dalej być na linie, ale nie ma problemu, znajdziemy sposób na to, jak go oswoić. Ja czytałem o tym trochę, gdzieś tam szukałem w necie na szybko po prostu i ponoć potrzebujemy drugiego lisa, więc będę musiał jeszcze jednego lisa znaleźć, więc ten póki co nam musi wystarczyć. A ja tymczasem, słuchajcie, zabieram swoje rzeczy z tego domu. W tej skrzynce już nic nie mam, tutaj biorę swoje wyro, wychodzimy z tego domu. Tutaj na dole mam swoją skrzynkę, wiem, że tutaj Emilia ma tutaj swoją, ale spoko, ja nie będę od niej brał, ja biorę swoje rzeczy tylko i wezmę tylko to, co chcę, więc biorę tego netherite scrapa, biorę diamentową zbroję dla konia. Wezmę sobie płytę, chcę słuchać muzyki, ja lubię słuchać muzyki, więc posłuchajmy sobie muzyki, odłóżmy to, weźmy zbroję tą też, weźmiemy kobla, no i chyba to wszystko, możemy zabrać ewentualnie jeszcze to zamiast miecza, bo to nam niepotrzebne, o, weźmiemy to, żeby mieć na rozrost, wiecie, żeby móc rozrastać swoje, prawda, posiadłości i tak dalej, w tym nowym miejscu, w którym będziemy egzystować. Dobra, tą łopatę nie biorę, mamy diamentową i w sumie tyle, tak naprawdę nic więcej nam nie trzeba, porzucam to miejsce, zabieram jeszcze tylko to żelazo, które tutaj przepalałem sobie poza odcinkiem, nie ma tu dla nas miejsca. Musimy po prostu znaleźć swoją własne miejsce egzystencji. I słuchajcie, ja już zastanawiałem się nad tym, gdzie bym mógł zamieszkać. No i zobaczyłem, że tutaj wybudował się, prawda, Dave. Tam wybudował się Bzyku, moi dobrzy kumple. A ja zbudowałem ten most. Po co? Po to bym mógł zamieszkać właśnie w tamtym miejscu. Tamto miejsce mi się mega podoba. Tylko jest bardzo jeden zasadniczy problem, który musimy najpierw rozwiązać, zanim tam zamieszkamy. Musimy złożyć podanie do, prawda, burmistrza tego miasta, czyli do Paliona. Czy ja mogę tu się wybudować w ogóle, czy ja mogę ten teren przejąć. Więc ja tutaj, prawda, muszę wejść i dokładnie się zastanowić, w którym miejscu ja bym chciał tutaj zamieszkać. Mi się wydaje, że tutaj zrobimy jakąś taką. Ten mnie tutaj już chciał załadować, tutaj widzę. Już się tutaj, prawda, poskromimy. Weźmy sobie pochodnie w drugą rękę. Mi się wydaje, słuchajcie, bo zastanawiałem się nad tym, jaki domek powinienem zbudować sobie na Palionowie. I nie wiem, czy pamiętacie, ale na poprzednim Palionowie miałem taki domek hobbicki, jakby, wiecie, że on był w górze trochę, ale też fajnie on wyglądał z zewnątrz i tak dalej. I postanowiłem, że tutaj zrobię coś podobnego, ale bardziej rozbuduję to z zewnątrz, żeby to z zewnątrz lepiej wyglądało, żeby więcej się działo na zewnątrz. W środku będzie to, wiadomo, zwykły domek, ale na zewnątrz porobimy jakieś inne, różne, ciekawe rzeczy, które sprawią, że ten teren będzie ciekawszy. I wydaje mi się, że tutaj to miejsce, w którym jesteśmy, no to jest idealne miejsce, więc ja tutaj w tym miejscu rozstawiam tutaj skrzyneczki sympatyczne, tutaj tak, tu rozkładamy skrzynki w ten sposób. Ja myślę, że tutaj możemy jeszcze jedną skrzynkę gdzieś załadować, a w sumie nie potrzebujemy aż tylu skrzynek, jak mi się wydaje, nawet bym mógł te skrzynki zabrać. To zabierzemy też tu, uwaga, no i świetnie. Tak możemy zrobić i w ten sposób możemy tutaj, prawda, jakąś, że tak powiem, przygodę rozpocząć. Tylko ja chciałbym jeszcze to pismo stworzyć do Paliona. Odłożę sobie tutaj szybko łóżko i szybko sobie kimniemy w tym naszym nowym miejscu. Póki co pod gołym niebem, ale spokojnie. Zanim się obejrzycie, będziemy mieli tutaj naprawdę świetny dom. Dobrze, więc jak już mamy odłożone wszystkie rzeczy tutaj, prawda, do skrzyneczki, no to bardzo fajnie, ponieważ możemy w ten sposób już, prawda, zaspokoić swoją potrzebę tutaj, że tak to ujmę, naszej pierwszej chawirki. A teraz musimy stworzyć po prostu coś, jakieś pismo stworzyć, które damy Palionowi, więc ja już w tym momencie udaję się właśnie do, z powrotem do wioski tutaj, nie, no teren mi się mega podoba, tak samo most, uważam, że mi się mega fajnie udał, tutaj troszkę pobudowałem, no i naprawdę to fajnie wygląda, tym bardziej, że mogę zamieszkać koło tutaj dwóch takich sympatycznych ziomeczków, no naprawdę może to być bardzo udana, tak powiem, kolaboracja, współpraca tutaj bardzo fajna. Dobra, ja potrzebuję jedną krówkę, która da mi skórę. Dobra, mam jedną skórę.
Właśnie tyle potrzebowałem, bo chciałem zrobić książkę. Więc potrzebujemy teraz jeszcze trzcinę, żeby zrobić sobie papier. Tylko pytanie, czy tutaj gdziekolwiek jest trzcina. Oh no. Czy tutaj jest trzcina? Trzcina. O, jest! Tam widzę, że jest. Dobra, ktoś ma trzcinę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, mam nadzieję, że jak pożyczę, to nikt się na mnie nie obrazi. Ja oczywiście tylko troszkę, bo ja potrzebuję tylko na to, żeby papier zrobić. Więc wydaje mi się, że potrzebujemy tylko trzy, więc ja tutaj hop. Raz, dwa, trzy. Tak mi się wydaje, że tyle nam wystarczy. Potrzebujemy crafting, okej. Okay. Dobra, prawda, tutaj zahaczy lekko o domek bzyka, żeby tutaj sobie, prawda, szybko zrobić papier. O, mamy trzy, idealnie. I to się chyba tak robiło? Dokładnie, że tak się robiło, świetnie. Dobra, potrzebujemy teraz jeszcze pióro i potrzebujemy jakiegoś kalmara, żebyśmy mogli mieć, prawda, barwnik. I jak nam się to uda, to będzie super. Ej, tutaj kalmary gdzieś powinny być. Dobra, słuchajcie, ja poszukam kalmarów, no bo tak nie może być, że my tego tutaj nie znajdziemy. Tu jest moja łódka, którą sobie, prawda, zostawiłem. Dobra, możemy tutaj popłynąć troszkę tym terenem i... O, jest kałamarnica, bardzo fajnie. Pum! Na ciosa zlazła, na ciosa. Nie miała wyboru. Nie miała... O kurczę, zniszczyłem trzcinkę, przepraszam. Już to w zasadzie nawet zasadziłem o jedno więcej, więc komuś się, prawda, zbiory, prawda, sprawią, że będą lepsze. Dobra, pytanie, czy my tutaj mamy kury? Proszę, bo mi się kojarzy, że nie mamy kur, ale błagam, żeby tu były kury. O nie, są świnie i owce, nie ma kur. Dobra, czyli musimy zrobić podróż po jedną kurę. Ale czy tutaj gdziekolwiek jest jakaś kura? No nie, bo my potrzebujemy pióro. Pióro potrzebuje. Czy tam jest coś? Jest kura? Jest kura, dobra, proszę, żeby ona dała nam pióro. Błagam. Jeżeli da nam, no to super, to jesteśmy ustawieni tak naprawdę. Dobra, zróbmy sobie tak, weźmy sobie w drugą rękę żarcie, szybkie jedzonko i teraz tak. Walę jednego ciosa, a ona daje mi pióro. Tak, taka jest umowa, jak tak się nie wydarzy, to jesteśmy skończeni. Bo jest tylko jedna kura z tego co widzę, więc mamy problem. Dobra, uwaga, proszę, daj mi pióro. Dobrze. Dobra, super ta owca jest, super jest ta owca. Wydaje mi się, że się dogadamy. Dobra, chciałem wiadro tutaj walnąć, ale niepotrzebnie. Weźmy sobie żarcie do, prawda, drugiej ręki. I teraz tak, tu już omijamy ten dom szerokim łukiem. Ja już tutaj nie wchodzę, idziemy tam do siebie. Idziemy do siebie, tam skraftujemy wszystko, co jest nam potrzebne. Zrobimy, albo wiecie co, jak i tak mam złożyć to pismo do Paliona, to przecież już to zrobię u niego. Tutaj jest crafting idealnie, można to zrobić. Robimy tak i robimy tak. Świetnie, mamy... Prawda, książkę, w której możemy zapisywać rzeczy ważne i mniej ważne, ale tu jest bardzo ważna rzecz. Prośba... prośba o przyznanie terenu. Dobra, mamy coś takiego. Szanowny panie Palionie, zgłaszam się z pytaniem... Czy mogę przejąć teren umieszczony na kordach? Dobra, musimy pójść po kordy tam spisać stamtąd, jakie tam są, bo to jest bardzo ważne, żeby spisać kordy, bo jak będziemy mieli kordy, to będziemy mieli, prawda, dokładnie sprecyzowane, które miejsce jest nasze, umowa będzie ważna, wiecie o co chodzi. Dobra, tu przechodzimy, halo, raz, dwa, trzy, ej, tu mamy kopalnię nawet jakąś? Mi się... Nie mamy kopalni, dobra, nieważne. Tutaj, uwaga, robimy tak, F3, to są kordy, minus 113 na minus 112, ej, to czekajcie, minus 113 na minus 113, o yeah, dobra, na kordach, Minus 113, 70, minus 113. W dniu, dzisiaj jest, uwaga, dzisiaj jaki jest, kurczę, jaki dzisiaj jest dzień? Dzisiaj jest 30 stycznia 2022 roku na Palionowie. Dobrze. Podpis Gibson. Dobra, mamy stworzoną, że tak powiem, umowę. Można to w takim razie zostawić teraz u Paliona. Ja wezmę tą jedną skrzynkę, żeby mu to zostawić, wiecie, na wierzchu, żeby nie było, że nie zauważy. On musi to zauważyć, więc zrobimy tak. Uwaga, bierzemy tutaj jedną skrzyneczkę. Zróbmy tak, okej. I możemy w tym momencie zanieść mu tą przecudowną informację, tą przecudowną umowę. No mi się wydaje, że nie powinno być problemu z przyznaniem nam miejsca. No wydaje mi się, że to jest takie, wiecie, że to jest najłatwiejsza rzecz na świecie, przyznać nam miejsce. Po prostu powiedzieć tak, spoko, buduj i będzie fajnie. I będziemy mieli tam super miejsca. Wydaje mi się, że to miejsce tam będzie bardzo pasować. Bo tam chciałbym cały ten teren, taki, właśnie tutaj jakoś, wiecie, fajnie zaaranżować, jakoś zrobić naprawdę coś bardzo fajnego. Dobra, robimy tak, stawiamy w takim razie skrzyneczkę, postawimy ją tutaj,
stawiamy do środka to, aczkolwiek wiecie co? Mam czwarty level, może ja to nazwę jeszcze w kowadle. Czy on ma kowadło? Halo, czy masz kowadło, panie Palionie? Jest kowadło, dobra, super. Umowa, jak to nazwać? Umowa... albo przyznanie działki. O, przyznanie działki, niech jest przyznanie działki. Dobra, super. Możemy takie coś zrobić i, prawda, zostawiamy mu to tutaj w tym momencie i jesteśmy dogadani, że tak to ujmę. Teraz wystarczy tylko poczekać, aż Palion tutaj wejdzie na serwer, a prawda, on teraz dziennie nagrywa odcineczki, więc na pewno zaraz wejdzie i zaraz sobie sprawdzi i zezwoli na to i jutro będziemy mogli, prawda, cieszyć się sympatycznym tutaj miejscem i rozbudowywać się tutaj i, prawda, budować niesamowite budowle, obudowywać ten teren i cieszyć się wynajmem tego miejsca, że utala. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, gdzie mam nadzieję, że rozpoczniemy budowę całego domku i będziemy mogli tutaj naprawdę stworzyć niesamowite rzeczy. Tymczasem dziękuję wam bardzo, widzimy się na następnym odcinku, pozdrawiam, cześć, pa pa!